najważniejsze miasto na Słowacji, Stara Lubowla, a wtedy też osada o takiej samej nazwie, ma swe początki w wieku XII, a założycielami osady byli Polacy. Wkrótce jednak strona węgierska chce przejąć te terytoria i podczas panowania króla Andrzeja III na Węgrzech powstaje pomysł wzniesienia zamku na górzystym wzniesieniu, a pomysł ten pojawia się w roku 1292. Lubowla wtedy miała bardzo ważne znaczenie strategiczne ze względu oczywiście na położenie na szlaku handlowym, nie tylko lądowym, ale także rzecznym. Mam tu na myśli rzekę Poprad. I przez parę lat trwają spory o zamek pomiędzy stroną węgierską a polską. I właśnie w tym czasie owemu królowi w roku dokładnie 1312 udaje się ostatecznie opanować nowo wznoszony zamek. Od tej pory kolejni kasztelanowie władają na zamku i pierwszy znaczący ród, który pojawia się tutaj, jest to ród Drugetów. A rodzina, o której mówię, pochodziła głównie z Francji i z Półwyspu Apenińskiego. A współcześnie, już na samym początku, urzeka nas aleja z drzewami prowadząca do bramy, gdzie kiedyś znajdował się most zwodzony. Powstał on w XVII wieku za czasów Stanisława Lubomirskiego. W bramie znajdują się oryginalne, okute żelazem z tamtych czasów wrota, a u góry nad bramą, jeśli dobrze się wpatrzycie, dojrzycie wyloty kanałów smolnych, przez które wylewano w razie potrzeby gorącą smołę podczas szturmu obcych wojsk, a więc jest to typowy przykład bramy zamkowej z czasu średniowiecza. Od roku 1342 zamek jest w posiadaniu rodziny królewskiej, a niemal 40 lat później dochodzi do ważnego wydarzenia, gdzie Zygmunt Luksemburski spotyka się z przedstawicielami szlachty polskiej, ponieważ ów Brandenburczyk planował napaść na ziemię Królestwa Polskiego i właśnie tutaj, podczas rozmów, rezygnując z tego zamiaru. Również niedługo potem Zygmunt żeni się z córką Ludwika I i w ten sposób zasiada na węgierskim tronie. W niedalekiej odległości mamy już w obecnych granicach Polski zamek w Niedzicy, a wspominam o tym dlatego, że pod koniec XIV wieku właścicielem zamku został Mikołaj Chorwat, a rodzina Chorwatów właśnie miała swoje wpływy na zamku w Niedzicy, jako że cały czas mówimy o krainie Spiszu. Jednak wspomniany szlachcic uczestniczył w powstaniu przeciwko Zygmuntowi i szybko utracił tutaj swe majątki. Kolejna ważna data, znana nam chyba wszystkim, to rok 1410, gdzie stosunki polsko-węgierskie znacznie się pogarszają właśnie ze względu na zagrożenie zakonu krzyżackiego, a o całym tym konflikcie wspominam dużo więcej w odcinku o Grunwaldzie. W owym czasie tutaj dochodzi do starć właśnie, kiedy to Węgrzy rabują Stary Sącz, a Polacy Starą Lubowlę. Jednak Władysław Jagiełło odnosi zdecydowane zwycięstwo pod Grunwaldem i to nieco zmienia obraz rzeczy, bo to właśnie tutaj Władysław Jagiełło spotyka się z Zygmuntem Luksemburskim, ponieważ król Węgier rezygnuje z wojny z Polską, a zaczyna ostrzyć sobie zęby na Dalmację w sporze z Wenecjanami i prosi właśnie Władysława o pożyczkę. Teraz wchodzimy na pierwszy poziom zamkowy zwany rondlem, a rondel to nic innego jak średniowieczny barbakan. Właśnie ta baszta została wzniesiona przez Piotra Kmitę III, przedstawiciela kolejnego ważnego rodu szlacheckiego. Zobaczycie ją jeszcze ponownie w drugiej części filmu, a teraz tylko wspomnę, że znajdowały się tutaj stanowiska strzelnicze z działami. Wracając do Władysława i Zygmunta, rozmowy kończą się sukcesem i w listopadzie 1412 roku właśnie na tym zamku za określoną sumę pieniędzy Zygmunt przekazuje sam zamek królowi polskiemu, a także 16 miast spiskich, także 11 wsi. Konkludując, owe terytorium pozostaje de facto częścią Węgier, ale użytkuje i pobiera z niego zyski król polski. I od tej pory rozpoczyna się czas
zamku Stara Lubowla pod panowaniem Polaków. Przez większość wieku XV zamek staje się areną wielu wydarzeń i zmagań między stroną polską a węgierską. Kolejno Władysław Jagiełło spotyka się tutaj z legatami papieża, a na początku w latach 20. urząd starosty sprawuje bardzo znany rycerz Rzeczypospolitej, a także w całej Europie, przyjaciel Zygmunta Luksemburczyka, Zawisza Czarny. Ważne postacie, które przewijają się w związku z zamkiem w tym czasie, to Zbigniew Oleśnicki, bardzo wpływowy krakowski biskup. Miał on tu swoich pełnomocników, a jednym z bardziej znanych był Komorowski. Teraz wchodzimy przez bramę późnogotycką na teren górnego zamku, zwaną Oślim Grzbietem, a w jej powstanie ponownie zaangażowany był ród Kmitów na przełomie XV i XVI wieku. A po lewej możemy spojrzeć na gotycką wieżę, do której zbliżamy się coraz bardziej. Zaraz spojrzymy na ziemię dawnego Królestwa Węgier, gdzie właśnie Komorowski walczył z Janą Iskrą, a Jan Iskra był stronnikiem Habsburgów. Pod koniec XV wieku mają tu miejsca dwa ważne wydarzenia. Zamek odwiedza Kazimierz Jagiellończyk, prowadząc rokowania z posłem weneckim, oraz następuje kolejna próba wykupienia zastawu przez Macieja Korwina, króla Węgier. Właśnie tam. Właśnie tam te okolice. Tak, właśnie tam te okolice. W dawnych czasach było to już terytorium Królestwa Węgier. Jesteśmy na południowej rubieży enklawia Królestwa Polskiego. Konstrukcja przypomina zamek Czorszczyński w tym momencie. A gdy już jesteśmy w drodze do resztek pałacu gotyckiego, jeszcze raz wspomnę tylko o rondlu, który powstał z obawy przed zagrożeniem tureckim na początku XVI wieku. Była to bardzo mocno ufortyfikowana część zamku, ponieważ można tam było umieścić aż do 10 sztuk dział. Z istotnych wydarzeń w XVI wieku należy wspomnieć, iż do górnego zamku doprowadzono wodę. I także właśnie w tym czasie po raz pierwszy zamek zostaje otoczony kamiennymi murami. I nie ma już tutaj miejsca na drewniane palisady. Tak oto zamek, mocno doposażony i fortyfikowany, stał się ważną twierdzą strzegącą szlaku handlowego do Nowego Sącza prowadzącego przez Spisz. Sam pałac gotycki powstał natomiast na przełomie XIII i XIV wieku. Natomiast istotne zmiany zachodzą w wieku XVI, kiedy to właśnie pałac zostaje przebudowany na styl renesansowy i od tego czasu właściwie na zamku wyróżniają się trzy obiekty. Właśnie wspomniany pałac, kolejny pałac renesansowy stojący obok, który zobaczymy za chwilę, no i oczywiście wieża gotycka. I
i zanim wejdziemy do środka wieży gotyckiej, dodam, że oczywiście wieża powstała w tym samym czasie co pałac gotycki, ale co wcześniej widzieliśmy na zewnątrz, to dopiero w późniejszym okresie dobudowano do niej trzy przypory. Sama wieża ponownie była też dość mocno dozbrojona, bo znajdowało się w niej aż parę dział. Oczywiście skład amunicji oraz także więzienie, gdzie w 1768 roku przebywał dosyć znany awanturnik Maurycy Beniowski. Też mieścił się w niej skład amunicji czy też prochownia. No a oczywiście na samej górze znajdował się, uwaga, trębacz. I to właśnie stamtąd rozciągają się wspaniałe widoki dosłownie na samą okolicę. Pora udać się na wieżę zamkową. Piękna muzyczka gra po lewej. Cudowne widoki. Nieźle tu wieje swoją drogą. Jeśli kiedyś będziecie, schody są strome. Tu nie Orawa, oczywiście Zamek Orawski, ale też nieźle. Trzeba skinąć głowę w wyższej partii. Po lewej herb rodu Luksemburgów, Zygmunta Luksemburskiego. Robi się coraz ciaśniej. Można by dostać garba. Mam nadzieję, że to wszystko usłyszycie, ludzie. Jesteśmy na wieży. Bory. Atmosfera jest, nie ma co. Nieźle tutaj wieje. Widoki przepiękne. Musicie kiedyś odwiedzić starą Lubowlę. Jest świetnie. Najwyższa część daje w kość. Dobrze, że schody nie spróchniały. Najniższa część zamku. Korytarzu.
A ja schodząc już z wieży gotyckiej i zbliżając się ponownie do pałacu renesansowego i dalszej części zwiedzania zamku, już żegnam się z wami. Ale to nie koniec, ponieważ jeśli słuchaliście, to wiecie, że zatrzymaliśmy się w czasie pod koniec XVI wieku, a w wieku następnym ważny ród Lubomirskich, ważny dla Rzeczypospolitej, pojawia się właśnie tutaj. Jest to historia zdecydowanie warta opowiedzenia, ponieważ po raz kolejny są to ciekawe rzeczy. A ja jeszcze raz dziękuję wam za uwagę i w tym miesiącu szczególnie walczę o subskrypcję, więc proszę o subskrypcję, jeśli oczywiście film i kanał wam się podoba, także komentarze o to, co przeważnie zawsze. Super, dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w drugiej części opowieści o zamku Stara Lubowla. Cześć!